Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w ostatnią sobotę, w szabat, był atak Mahometanina na synagogę w Teksasie. No i policja go zabiła, a cztery osoby były uwięzione i jakoś uciekły. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego o tym mówię? No mówię dlatego, że jak chodzę do kościoła, to czasami tak się zastanawiam, co bym zrobił, jeżeli w czasie mszy przyszedłby ktoś z pistoletem, z rewolwerem. No i doszedłem do wniosku, że w zasadzie plan mam taki, czy tak sobie wyobrażam, że raczej bym go atakował niż uciekał. No, oczywiście to jest kwestia, że można stracić życie, no ale taką decyzję to każdy musi podjąć w życiu. Trzeba się przyszykować na coś takiego. No, w Ameryce ten cały antyklerykalny ruch, w Polsce też, wszyscy ci komuniści, wszyscy ci nowi socjaliści. Partia Demokratów dzisiaj, to jest praktycznie rzecz biorąc niższy kościół, niższy religię. No przecież religię tak samo i żydowską. Te wszystkie antysemickie ataki, to prędzej czy później pozwalają innym grupom atakować wszystkie wiary. Jest dużo, graffiti malują na kościołach, rozwalają jakieś posągi, niższą po prostu jest wandalizm. Także na pewno mniej niż tych wszystkich żydowskich synagog, ale to z kościołami się robi podobnie. No, w Anglii to są dziesiątki, setki, tysiące napadów. O tym się nie pisze. O tym się nie pisze. To nie jest popularne. No, ale to najwyższy czas, żeby zacząć o tym mówić. No, w każdym razie ten Mahometanin w Anglii mieszkał na jakimś w domu zasiłku państwowego. Miał dwoje dzieci, w ogóle żadnego dochodu. Z jakiegoś powodu dostał wizę. Dostał się do Ameryki na wizie turystycznej. Po przylocie do Ameryki mieszkał, czy chodził do przytułków dla bezdomnych. Miał pieniądze, bo gdzieś kupił pistolet w jakiejś dzielnicy, wiadomo, w jakiej dzielnicy kupił pistolet. No i wybrał sobie ten Teksas, dlatego że tam jest uwięziona na 89 lat Pakistanka. Kobieta, w sumie poważna osoba ma doktorat, miała dwoje dzieci, ale w Afganistanie chciała zamordować żołnierzy. Uczyła się w Ameryce, uczyła się na najlepszych uczelniach Ameryki, między innymi na Harvardzie. Harvard to jest uniwersytet, jeżeli oglądaliście taki film Love Story, to właśnie to się dzieje tam na Harvardzie. Na dzień dzisiejszy czesne kosztuje około 80 tysięcy, wikt i opierunek i uczelnia. No i ona tam zrobiła doktorat. Te czteroletnie studia, to też się zrobiła na dobrej uczelni, to chyba MIT, jeżeli się nie mylę, ale ogólnie kobieta wykształcona, mąż lekarz, została w zasadzie terrorystką. Tam dużo ludzi jej broni, jest cały ruch, ale jest w więzieniu w Teksasie. No i ten Mahometanin sobie wykombinował, że jak złapie paru zakładników w synagodze 30 kilometrów od tego więzienia, to ktoś ją wypuści, no i ona będzie wolna i on będzie wolny. No tak się nie stało. Ten rabin tam, to wszystko było nagrywane w sumie, później zniknęło z internetu, bo to była ten cała ta, to się nie nazywa msza, ale cała ta to
to, co było tam odprawiane w tej synagodze, no to było nagrywane, tam słychać było, później to wszystko zniknęło. No i chciał ich zabić. Policja go zabiła. Tam wszyscy, cały ten komitet, który broni tej kobiety, mówi, że nie ma nic wspólnego. No ale to jest dziwaczne. Wizę dostać i tak dalej, i tak dalej. I teraz jest pytanie, co to jest... Co to się dzieje, tak? Co to się dzieje? Jak to się dzieje? Jak mamy się zachować? No tego rodzaju aktywność kryminalna, no to nie jest normalna. Nie jest normalna, ale to już wszyscy jakoś powoli zaczynają akceptować. Ten pomalowany kościół, czy figura Matki Boskiej zniszczona, czy można powiedzieć żłobek za kratami. Bo kradli ze żłobka Jezusa, czy czasami no to w ogóle już nic nie wystawiają, tylko jest jakiś plakat z informacją, bo się boją. No, chrześcijanie się boją, tak samo jak i Żydzi się boją. No i teraz, tak jak ja się zastanawiam, co zrobić w kościele, no to wszyscy Żydzi, którzy przyprowadzają te swoje dzieci do tej synagogi, tam do tych szkółek sobotnich, no to To jest wszystko realność życia. To jest, dzieje się na bieżąco, tak? Także to jest no dramatyczne. To jest jakaś straszna sytuacja. No jeżeli ciągle się tak kalkuluje. No i teraz człowiek się zastanawia, czy to jest jakiś, będzie mahometanin, czy to będzie narodowy socjalista, który wierzy w Hitlera, no bo w Ameryce jest troszeczkę tych wariatów narodowych socjalistów, hitlerowców, no mają swastyki, no w Ameryce nazywają ich narodowcami, no ale to jest komunistyczna propaganda, tak, no bo to wszystko co narodowe, no to ma być pejoratywne, ma być negatywne. To są narodowi socjaliści. To oni z narodem nie mają nic wspólnego. Jedyne, co mają, no to najważniejszy w tym wszystkim, to jest socjalizm hitlerowski, no i troszeczkę tego smaku narodowego jest włączony, no ale tak to przedstawiają. No, najgorsze jest jeszcze to, że wszystko, kiedy są jakieś takie ataki białych, no by był taki atak w afrykański zbór Emmanuel metodystyczny w południowej Karolinie, no to tam 20-paroletni biały hitlerowiec po prostu zabił tych kilkunastu murzynów, no to prasa i telewizja wszystko śledziła. Co, gdzie, jak, jakie miał idee, co on tam robił, z kim się kolegował. No i zaraz smarują smołą i pierzem partię republikańską. Partia Demokratów dla odmiany, no to popiera Mahometan. Ta czarownica Nancy Pelosi, no to ona stała z Ingmar Omar, czyli Somalijka, która dostała się do kongresu, no to ona pozowała do magazynu Rolling Stones. Także to jest czarownica Nancy Pelosi, no to jest przewodniczącą większości w Izbie Reprezentantów, no i to jest szpanowanie, tak? No i jeżeli powiedzmy taki Mahometanin coś takiego zrobi, no to prasa i telewizja i środki masowego przekazu milczą. Kompletnie milczą. To jest po prostu to aż woła o pomstę do nieba. Jest to jedna wielka hipokryzja, no ale oni tłumaczą, że nie chcą, żeby zaczęła się islamofobia, tak? Czyli prawda jest tylko po stronie komunistów. No, w polityce, no to jest czy po prawicy, czy po lewicy, czy po socjalistycznej stronie, czy po konserwatywnej stronie, no to jest zawsze jest jakaś malutka grupa tych, co wierzą. No szczególnie w tych negatywnych przekonaniach. No ci terroryści,
no jest grupa, która kompletnie wierzy. Większa grupa, no to mniej więcej się zgadza z podejściem tych zażaleniami tych terrorystów, no ale nie zgadza się z ich działaniem, no ale największa grupa, no to jest taka, która w zasadzie odwraca się na drugą stronę. No Polakom zarzucają dużo ludzi w Izraelu, czy dużo ludzi w Ameryce zarzucają Polakom, że nie mogli, że nie pomagali. No nikt nie wspomina, że w czasie II wojny światowej, to tylko na Ukrainie i w Polsce, hitlerowcy zrobili to, że była odpowiedzialność zbiorowa. Także kara śmierci następowała, jeżeli w jakimś budynku była przechowywana rodzina żydowska, to wszyscy w budynku w zasadzie byli wystrzeliwani. W Amsterdamie, Ani Frank, no to teraz się okazuje, że kto na nią doniósł? No okazuje się, że na nią doniósł członek Judenratu, który w zasadzie kablował i dawał gestapowcom po kolei swoje jakieś informacje, tylko dlatego, żeby przetrzymać. No to też w tym czasie ojciec Ani Frank wiedział, że tamten podkablował, no ale nie chciał tego ujawniać, że to nawet po latach 40., 50., 60., no to było wszystko ukrywane, dlatego, żeby nie spowodować tak zwanego antysemityzmu. No także są ludzie i ludziska, no ale najwięcej jednak jest tych, którzy się nie patrzą na to, co się dzieje. No wybory w Ameryce, no to też jest makabryczna sprawa. Teraz te podzielenie już nie ma tak, że jest powiedzmy 60%, 40% i że to się tak przesuwa co 4-8 lat, że ludzie jakoś zmieniają swój punkt widzenia i dają poparcie. Teraz no to już wszystko 47 tysięcy ludzi w Ameryce z liczb podawanych, no czy to są prawdziwe, czy nieprawdziwe, te liczby podawane, te 47 tysięcy w Ameryce zadecydowało o tym, że Biden jest prezydentem, a nie Trump. Także jest coraz bardziej to wszystko podzielone. No i w Ameryce jest ten tak zwany dwupartyjny system. No wszyscy mówią, dlaczego nie ma trzypartyjnego, czterypartyjnego. No w sumie dwupartyjny system, no to jest też wielopartyjny system, dlatego, że są koalicje. No Alexandra Ocasio-Cortez, no to jest socjalistką Ameryki. To ona należy do socjalistów Ameryki, no ale podchodzi pod partię demokratów, tak? Także to oficjalnie wiadomo, że Ocasio-Cortez to jest socjalistką. Także to są koalicje. No i koalicjanci, no to również jest dużo, dużo tych Mahometa. No oni po prostu są pod skrzydłem demokratów. No i wszyscy ci użyteczni idioci to popierają i działają, pomimo że ta retoryka jest dosyć agresywna. I to wszystko właśnie odbywa się tak, jak się to odbywa. W czasie najgorsze jest to, że środki masowego przekazu no, są całkowicie po lewackiej stronie. Oni ciągle na przykład ci biali narodowi hitlerowcy socjaliści, było takie zamieszanie w Charlottesville, Virginia, to ciągle smarowali Trumpa, że on jest niby odpowiedzialny. No ale na przykład jeżeli Kamala Harris, czyli dzisiejsza wiceprezydentka Jussie Smollett, no to homoseksualny czarny aktor z Chicago, kiedy on udawał jakiś napad na niego, no to ona od razu doszła, krzyczała,
razie, że to jest lincz, że to jest robione przez białych i tak dalej, i tak dalej. Także że hipokryzja polityków lewackich i hipokryzja środków masowego przekazu, no to to jest makabryczna. Problem jest w tym, że to wszystko jest przekrzywione, no a republikanie się trochę za bardzo boją. Uczelnie są w 95% komunistyczne, środki przekazu są w 95% komunistyczne, budżetówka to jest w zasadzie socjalistyczna. Wszyscy ci, którzy pracują za podatki i pozostałych, no to głosują na demokratów, głosują na socjalistów, nauczyciele, policja, teraz nawet i wojsko, no bo to oni odkryli, dużo ludzi odkryło, że wojsko to jest po prostu słodka posadka. No dla powiedzmy 95% tych, którzy nie biegają z karabinami tam po rowach i po krzakach, no to to jest słodka posadka. Cały ten antysemityzm i antychrześcijanizm na jakiejkolwiek akurat teraz, no to leją katolików, protestantów trochę mniej. No w wypadku katolików no jest też problem, że w Polsce czy też w Ameryce, że kryli, no ale dużo problemu to jest z tym, że wśród tych księży, no to przez lata prokuratorzy dogadywali się z policją, dogadywali się z prawnikami, wypłacali pieniądze, wszystko to było kryte, to przez rodzice byli, czy opiekunowie też byli winni, no bo oni nie powinni przyjmować żadnych pieniędzy, oni nie powinni się zgodzić na żadną ugodę, nie powinni pozwolić na to, żeby coś takiego się działo, no, a tak niestety to się działo. No i ten antysemityzm i antychrześcijanizm, no to pokazuje, że społeczeństwo zaczyna być chore, że po prostu się zdegenerowało, także ten poziom antykościelny, antyżydowski, to jest ostrzeżenie, że naród czy państwo się no naprawdę rozkłada się na naszych oczach. W Los Angeles pociągi są nieustannie rabowane, no i policja nic nie robi. Także to też jest jedna z przyczyn. W Nowym Jorku bezdomni wrzucają ludzi na tory, też nic nie robią. Także Ameryka już jest po prostu, no nie wiem co będzie. No 2022, za 10 miesięcy w listopadzie będą wybory, także to normalni po prostu zaczną decydować, ale żeby było wolne i swobodne społeczeństwo, no to jednak trzeba zacząć wybierać normalnych, a teraz politycy po prostu tańczą jakoś. Demokraci muszą po prostu zrozumieć, że nie mogą popierać tych ekstremalnych partii w ich pod ich skrzydłami, te wszystkie koalicje, które oni utworzyli, to jest po prostu niszczące. No i co można powiedzieć? No partia demokratów przy takich wpadkach po prostu się zniszczyła, sama siebie zniszczyła. Będzie nowa partia demokratów. Przez 4 lata, przez 8 lat przypuszczalnie będzie partia konserwatywna, znowu będzie rządziła, doprowadzi do jakiegoś porządku. No i większość normalnych demokratów będzie musiała wybrać życie normalne. Nie mogą wybierać tej ekstremy. Ten Joe Biden, on po prostu zgodził się na totalne lewactwo. No a 80-90% Ameryki, no to nie jest za lewactwem. Nawet 3/4 demokratów nie jest za lewactwem. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Widzicie, co się dzieje. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena i jego grupę. Widzicie, co się dzieje. Tu nie ma co powtarzać. Już nie będę mówił o benzynie, o podatkach i tak dalej, ale o bandytyzmie, o całym kierunku, o bezprawiu, totalnej jakiejś paranoi ludzi. No i cały ten numer z COVID-em. Zdrowia dla normalnych.